Cześć i czołem, witajcie! Tym razem historia, jakiej jeszcze nie było. Tym razem możecie iść po popcorn, usiądźcie wygodnie w fotelach, możecie iść jeszcze po krzesełka dla kolejnych osób, bo lecę do Was z relacją, jakiej nie miałem okazji Wam pokazać. Uwaga! Kupiłem rower, zapłaciłem za niego 700 i flaszkę. Tak zaczyna się ta historia. Taki jest jej początek. Czasami podpowiadacie mi, że ja to bym jeździł na rowerze, ale nie mam rowerka, bo nie mam luźnych 3 lub 5 tysięcy złotych na kupno rowera. Ja kupiłem używaną maszynę, sprzedający zadowolony. Ja jako kupujący uważam, że zrobiłem dosłownie deal życia. Czy aby na pewno? Póki co chwilę przy tej maszynie posiedziałem, podłubałem, ale zobaczcie, jak ona wygląda. Jest to typowy dziadkowóz rower marki Cross. Gdzieś tu ma dopisane ALP. Nie wiem, czy coś tam się starło i było napisane ALP. Alpaka może, albo Alpy. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale maszyna jest w obłędnie pięknym malowaniu. To jest jakiś taki szampański, jakaś taka oliwka. Generalnie rower nie jest jakiś mega zmęczony, nie jest zniszczony. Co prawda średnio nadawał się do jazdy, gdy go od sprzedającego odebrałem. Więc tak, pokrótce sakwa wylądowała od mojej starej maszyny trekkingowej. Kosmicznie wygodne siodełko żelowe. Chociaż nie wiem, czy żelowe, ale jest mega wygodne. Nawet z jakąś amortyzacją. Miałem przyjemność jeździć na przerzutce Alivio, na przerzutce Tourney. Tutaj mamy przerzutkę Deore, która jest absolutnie najlepsza i biegi w niej wskakują mega, mega precyzyjnie. Dosyć ubogi z tyłu wachlarz do przerzucania biegów. Mamy ich 8. Mi to wystarczy. Opony od Schwalbe akurat. To jest chyba wersja Silento. Tak, Silento. To są dokładnie takie, na jakich w 2015 roku zaczynałem swoją przygodę na rowerze. Mój poprzedni trekking właśnie miał takie oponki rewelacyjne. Kapcia w nich złapałem może z 3, może z 4 razy. Nie pamiętam, ile kilometrów na nich przejechałem, ale były naprawdę rewelacyjne. Cóż tutaj mamy jeszcze w tej maszynie? Koszyczek na bidon jakiś taki został po poprzednim właścicielu tej maszyny. 3 zębatki z przodu. No ja nie śmigam sportowo, więc generalnie mi to w zupełności wystarczy. Wiadomo, saszetka, torba na jakieś drobne graty, drobne pierdoły, widelec. Santur, mamy tutaj zwykłą jakąś sprężynę, totalnie mi to wystarczy, nie skaczę tym rowerem po jakichś dziurach, więc co on ma robić, to robi, ale kosmiczne zaskoczenie, uwaga, spróbuję Wam to pokazać, może będę musiał koło obrócić. W pierwszej chwili, uwaga, myślałem, że to jest jakiś głośnik Bluetooth, zobaczyłem napis Panasonic. Nie wiem, czy to widać, chyba widać. Panasonic. Oczywiście to nie głośnik Bluetooth, a najzwyklejsza piasta od Panasonica. Takiej jeszcze nie widziałem. Oświetlenie w nim mega lampka. Oczywiście tutaj, która ma zasilanie z piasty i powiem Wam, że śmigałem wczoraj wieczorem, testowałem tą lampkę. Powiem Wam tak, myślę, że gdybym w nocy nim kręcił kilometry, to widać będzie, jak rzepak kwitnie.
Więc mamy tutaj też mega wygodną kierownicę. To taki kształt tej kierownicy jak w jakichś rowerach z lat chyba 90. bym powiedział. Mamy tutaj jakiś zakres regulacji. Powiem wam tak, moje pierwsze wrażenie, 700 zł i flaszka, zrobiłem kosmiczny deal. Dobra, jadę go testować, jadę się przejechać, jadę zobaczyć, jak się na nim jeździ. A, no i byłbym zapomniał. Żeby nie było, że kupiłem jakiegoś totalnie zdezelowanego rupiecia i go odrestaurowywałem. Nie, absolutnie, wcale tak nie było. Rower by, znaczy, no można powiedzieć, że nie nadawał się do jazdy. Głównie dlatego, że przerzutka przód była, wózek jakoś tam zjeżdżał w dół i był totalnie niewyregulowany. Całkowity koszt, całkowita moneta, jaką włożyłem w tą maszynę, to uwaga... Komplet nowych klocków hamulcowych z przodu, komplet nowych klocków hamulcowych z tyłu, regulacja przerzutki przód, regulacja przerzutki tył. Szukałem osłony na płotnik, bo gdzieś tam jest pęknięta. Okazało się, że zregenerowałem ją za 20 groszy. Zamontowałem ją na hipermocną trytytkę. Także jest ok, trzyma się lepiej niż fabryka ją założyła. Cóż ja tutaj jeszcze w nim zrobiłem? To chyba... Aha, łańcuch. Przesmarowałem go bardzo dokładnie. Wyczyściłem go benzyną ekstrakcyjną z jakiejś oliwki, którą używał poprzedni właściciel. Wyczyściłem go, podokręcałem wszystko, co było w nim luźne. Regulacja oczywiście hamulców. Teraz hamują rewelacyjnie. No to dobra. Kita w teren. Ja tu gadu gadu. Piękna pogoda, piękne słońce i powiem wam, że jestem kosmicznie zadowolony, że tą maszynę posiadam. Jadę ją testować. Gdzie mnie zawieje? Nie wiem. Jadę gdzieś przed siebie. Ale zanim sprawdzę, czy mój rower nadaje się do turystyki rowerowej, najważniejszy test miejski. Wybieram się na Zieleniak, wbijam na targowisko, kupuję 30 jajek, spróbuję je w sakwach dowieść nieuszkodzone. Co z tego wyjdzie? Jadę sprawdzić. Taka ciekawostka. Powiem wam, że nie mam żadnego problemu z utrzymaniem prędkości na tym rowerze, bo jej po prostu nie znam. Nie mam licznika i w tym rowerku nigdy go miał nie będę. A tymczasem zobaczcie, gdzie mnie zawiało.
Moi drodzy, maleńkie podsumowanie dzisiejszych testów. Tak się turlam tym rowerkiem. Mam wrażenie, że mógłbym nim tak jechać przez cały dzień i przez całą noc. Pozycja trekkingowa. Kurczę, człowiek siedzi jak na taburecie w kuchni. Wysoko kierownica. Ogólnie powiem wam tak. Jeździć, zwiedzać, robić dziesiątki kilometrów, setki, tysiące kilometrów. Gdy tylko na to pozwala czas, gdy tylko na to pozwala zdrowie. Jakiś czas temu ktoś znów zapytał mnie, ile to jest przejechać dużo kilometrów. Moja odpowiedź jest jedna. Przejechać dużo kilometrów to wsiąść na rower, ruszyć tyłek i jeździć.